Ridley Scott wielkim reżyserem jest, chociaż momentami trudno to zauważyć. Facet ma na swoim koncie filmy wielkie, ważne, niesamowite, ujmujące i kompletne bzdety. Nim H.R. Giger mógł swoje fascynacje pokręconym macierzyństwem zładować na pokład Nostromo, Scott miał już na swoim koncie, nie bójmy się mocnych słów, wielki i ważny film. Chodzi oczywiście o Pojedynek. Inspirowany opowiadaniem Josepha Conrada opowieść o dwóch oficerach napoleońskiej armii, których sensem życia stają się wzajemne pojedynki, to prawdziwy wizualny majstersztyk. Cóż jednak z tego, jeżeli wszyscy i tak pamiętają Scotta jako twórcę Obcego? Historia pewnego dość niebezpiecznego stworzenia, które z lubością masakruje statek o wdzięcznym, bowiem zaczerpniętym także z powieści Conrada imieniu Nostromo, to milowy krok zarówno dla fantastyki, jak i horroru. Duża w tym co prawda zasługa nieźle wkurzonej Sigourney Weaver i sequela, ale bądź co bądź, to Scott wyznaczył nowe horyzonty. Jak już jesteśmy przy przesuwaniu horyzontów, to należy wspomnieć o Łowcy Androidów. Film inspirowany opowiadaniem Philipa Dicka okazał się zaraz po premierze artystyczną i finansową klapą. Wiele wody musiało upłynąć, aby szarzy widzowie i szanowni krytycy docenili wizję Scotta, mieszającego narrację rodem z czarnego kryminału z elementami futurystyki i apokalipsy. Teraz wszyscy wiemy, że Łowca Androidów wielkim filmem jest, ale kilkanaście lat temu uważało tak tylko kilku freaków. Kto wie, może ten sam los spotka speedracera rodzeństwa Wachowski. Po wzlotach przyszedł czas na pierwszy upadek. Legenda, bo o niej tu mowa, to dowód na to, że Tom Cruise zawsze był ślicznym chłopcem, a Tim Curry czuje się dobrze nie tylko w rolach transseksualnych, transwestytów z Transylwanii. Scott jest biegłym narratorem, więc sama baśń jest w miarę przyjemna, ale gdzie i tam do poprzednich dzieł mistrza. Po legendzie pora na thriller z Tomem Berengerem i Mimi Rogers, który to nic, ale to absolutnie nic nie wniósł do historii kina, a na dodatek momentami przynudzał. Czarny deszcz to z kolei przezabawny przykład na to, jak amerykańska popkultura postrzega Japończyków i samą siebie. Michael Douglas w twarzowej skórze może jest niezdyscyplinowany, ale jest za to cool, czego nie można powiedzieć o japońskich służbistach i złych gangsterach z Yakuzy. Sam film może też jest i cool, ale pod warunkiem, że nie ma się więcej niż 12 lat. Michael Douglas. Black Rain. I kiedy już wydawało się, że Scott skończy jako specjalista od kina rozrywkowego dla amerykańskich nastolatków z nadwagą, nieoczekiwanie nakręcił film, który przez mężczyzn, i chyba tylko przez mężczyzn, uważany jest za manifest kina feministycznego, czyli Thelma i Louise. Obraz o dwóch nie najmłodszych już panienkach, uciekających w przepaść przed menopauzą, stał się bardzo głośny i popularny. A dlaczego? Tego sami do końca nie rozumiemy. Thelma and Louise. How do you like the vacation so far? Po głośnym ukłonie w stronę pięknej i niezależnej płci przyszedł czas na hołd męskim podróżnikom. 1492, wyprawa do raju, bo o niej mowa, to gigantyczny rozmach i barakowy przepych skrywający nudną historię. Przerost formy nad treścią to główne grzechy biografii Krzysztofa Kolumba popełnionej przez Scotta z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki. Po latach z filmu pozostała jedynie przepiękna muzyka Vangelisa, choć większość i tak kojarzy ją raczej z ringiem i postacią Dariusza Michalczewskiego niż filmem Scotta. Nakręcony w 2000 roku Gladiator okazał się wielkim sukcesem, choć przyznajmy szczerze, mimo deszczu amerykańskich złotych nagród, głównie komercyjnym. Gladiator wypromował Russella Crowe oraz modę na wielkie widowiska historyczne. Garść Oscarów nie zmienia faktu, że film jest dość mdły, chociaż jatki posiada przyzwoite i mięsiste. Hello, Clarice. Nie sposób też nie wspomnieć o scottowskiej wariacji na temat pewnego wykształconego i obdarzonego wysublimowanym smakiem psychopaty. Jeśli ktoś uważa Milczenie owiec za jedyne prawdziwe arcydzieło Hannibalu Lecterze, to powinien się trzymać z daleka od filmu Scotta. Jego obraz to mroczna baśń z daleko posuniętą makabrą. W dodatku morderca kanibal jest w niej niemalże sympatyczny.
To propozycja tylko dla posiadaczy specyficznego poczucia humoru. Fantastic. Po całkiem uroczych naciągaczach przyszedł czas na kolejną superprodukcję z wielką historią w tle. Nie oszukujmy się jednak. Królestwo Niebieskie jest po pierwsze nudne, po drugie poprawne politycznie, a po trzecie posiada fatalnego odtwórcę głównej roli. Pozbawiony charyzmy i ekranowego magnetyzmu Orlando Bloom jest jak kawał drewna wrzucony do rozżarzonego pieca. Pod wpływem wojennej temperatury spala się na popiół. Niestety diamentu nie widać. Nakręcony w 2007 roku American Gangster to po dobrym roku, który dla wrażliwców w okularach był uroczy, a dla całej reszty po prostu ciepłą kluchą, to ponownie powrót do wysokiej formy. Opowieść o czarnym gangsterze, który zrealizował American Dream, uzależniając od narkotyków tysiące swoich braci, i pewnym policjancie, który zdemaskował kulisy kapitalistycznych snów, to kino solidne i pozbawione efekciarstwa. W najnowszym filmie Ridleya Scotta Russell Crowe wciela się w postać spasionego i nieokrzesanego oficera CIA, który przez 24 godziny na dobę instruuje przez telefon swojego agenta w Jordanii. Ups. Akcja skacze non-stop między Europą, Ameryką i Bliskim Wschodem, zazębiając się niczym tryby w szwajcarskim zegarku. Scott posługuje się ogranymi pomysłami formalnymi i fabularnymi, ale w tej sieci kłamstw znajduje się dostatecznie dużo energii, by rozerwać pajęczyny schematy. Na prawdziwy wzlot mistrza przyjdzie nam chyba niestety jeszcze poczekać. Przed laty, pytany w wywiadzie, skąd czerpie inspirację, odpowiedział po żołniersku: z wódki. Stawiamy dowolną flaszkę, jeżeli miałby z tego powstać kolejny Blade Runner. Off target. Copy, off target 310.